przed państwem pododdziały piesze. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych. Dowodzi kapitan Mariusz Kseń. Dowódcą pocztu jest podporucznik Michał Baranik. Pierwszym plutonem dowodzi podporucznik Jakub Tomkiewicz. Pluton lotników prowadzi porucznik Marcin Lipiński. Marynarzom wyznacza krok porucznik Patryk Koroś. Następnie maszerują żołnierze kompanii reprezentacyjnej wojsk lądowych. Dowódcą pododdziału jest podporucznik Paweł Rogalski. Kolejne pododdziały stanowią kompania reprezentacyjna sił powietrznych. Dowódcą pododdziału jest kapitan Grzegorz Kosiak oraz kompania reprezentacyjna marynarki wojennej. Dowódcą pododdziału jest porucznik marynarki Paweł Narloch. I do trybuny honorowej zbliża się pododdział wojsk specjalnych. Wystawiony został przez jednostkę wojskową Agat z Gliwic. Jest to najmłodsza jednostka specjalsów przeznaczona do wsparcia bojowego Gromu, Formozy oraz jednostki wojskowej komandosów. Mundury, które żołnierze mają na sobie, to kombinezony ćwiczebne wojsk specjalnych z lekkim wyposażeniem taktycznym. I kolejny pododdział Wojska Obrony Terytorialnej. Terytorialsami dowodzi porucznik Piotr Brzozowski. Pododdział reprezentujący żandarmerię wojskową. Dowódcą pododdziału jest porucznik Karol Pomiotło. Tuż za nim pododdział reprezentujący Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Dowódcą pododdziału jest kapitan Robert Szturo. A teraz przed nami żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Jan Rosiek. Za nimi 10. Opolska Brygada Logistyczna. Dowódcą pododdziału jest kapitan Przemysław Winkler. Jest ta pierwsza Brygada Strzelców Podhalańskich. Dowódcą jest kapitan Krystian Terlikowski. Kolejny pododdział to 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Karol Krzemiński. A teraz Podchorążowie. Pododdział reprezentujący Akademię Wojsk Lądowych. Dowódcą pododdziału jest porucznik Krzysztof Twardowski. Pododdział reprezentujący Akademię Marynarki Wojennej. Dowódcą pododdziału jest kapitan marynarki Łukasz Telegów. Za marynarzami pododdział reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną. Dowódcą pododdziału jest kapitan Tomasz Misiejuk. Pododdział reprezentujący Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Dowódcą pododdziału kapitan Marcin Sztobryn. Za pododdziałami maszerują poczty sztandarowe jednostek Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Reprezentują one Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Wśród nich sztandary 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, 12. Dywizji Zmechanizowanej,
16 Dywizji Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej, 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 3 Brygady Radiotechnicznej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a ponadto Poczty, 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego z 3 Flotylli Okrętów, 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, 9 Pułku Rozpoznawczego, 4 Pułku Chemicznego, 2 Pułku Saperów oraz Wojsk Specjalnych, Jednostki Wojskowej Grom, Jednostki Wojskowej Formoza, Jednostki Wojskowej Nil. Sojuszniczych. 4 pododdziały zagraniczne, które Państwo teraz widzą, to tak zwana grupa bojowa IFP, wysunięta obecność NATO, stacjonująca w Bemowie Piskim. Jako pierwszy przed Państwem pododdział reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki dowodzi sierżant William Richardson. Tuż za nim pododdział reprezentujący Wielką Brytanię pod dowództwem majora Davida Hoye. Tuż za nim z kolei pododdział reprezentujący Chorwację dowodzi podporucznik Ivan Francić. I jako ostatni z grupy IFP pododdział reprezentujący Rumunię prowadzi w defiladzie porucznik Christian Trigestau. Proszę spojrzeć w górę. Aktualnie obserwują Państwo ugrupowanie 4 śmigłowców Mi-2 z 56. Bazy Lotniczej w formacji ROMB prowadzonej przez kapitana pilota Krzysztofa Jagodzińskiego. A na ziemi kolejny pododdział, również reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki, jest to ABCT, czyli Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa, stacjonująca w Żeganiu. I kolejny pododdział Gwardia Illinois from USA. Wszystkimi poddziałami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dowodzi żołnierz sierżant William Richardson. Kolejne ugrupowanie śmigłowców Mi-2, również w formacji ROMB z 49. Bazy Lotniczej, prowadzi podpułkownik pilot Jacek Wiącek. Widzimy śmigłowce z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, w której skład wchodzą 49. Baza Lotnicza z Pruszcza Gdańskiego i 56. Baza Lotnicza z Inowrocławia. I zagraniczne poczty sztandarowe. Brygada polsko-litewsko-ukraińska, Czechy, Dania, 2 poczty z Estonii, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Czarnogór, Holandia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania. Statki powietrzne, które mogą Państwo podziwiać w tej chwili, to produkowane w Polsce wielozadaniowe śmigłowce W-3 Sokół z 7 Dywizjonu Lotniczego wchodzącego w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim w 2 znanych już Państwu formacjach ROMB. Pierwszą formacją dowodzi kapitan pilot Adam Rożen, drugą kapitan pilot Ernest Kaniosz. A na lądzie organizacje proobronne. Przed Państwem defilują pododdziały organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Mamy pododdział reprezentacyjny organizacji proobronnych wystawiony przez Związek Strzelecki Strzelec z Nowego Osącza. Grzegorz Ostrowski natomiast prowadzi ostatnią organizację proobronną, to jest pododdział reprezentacyjny ze Stowarzyszenia Strzelcy Rzeczypospolitej. Mamy także klasy mundurowe. Filadę pieszą tradycyjnie zamyka orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem podpułkownika Artura Czereszewskiego. Kolejny
statki powietrzne, które prezentują się nad Państwa głowami, to śmigłowce lotnictwa marynarki wojennej wykonujące przelot w ugrupowaniu Klin. Prowadzącym jest wielozadaniowy śmigłowiec pokładowy SH-2G, przeznaczony do rozpoznawania, wykrywania i identyfikacji celów nawodnych oraz poszukiwania i niszczenia okrętów podwodnych. Przed Państwem pojazd interwencyjny Quad Polaris przeznaczony do działań w terenie. Zapewnia transport operatorom w czasie szturmu na obiekty oraz możliwe ewakuacje rannych w trudnych warunkach. Samochód interwencyjny lekko opancerzony Silo. Przeznaczony jest do działań w terenie, zapewnia transport podczas szturmu na obiekty oraz umożliwia ewakuację rannych. Defiladę, pokaz dynamiczny jednostek wojskowych, otwiera kolumna 12 motocykli Kawasaki Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolumną motocykli dowodzi starszy chorąży sztabowy Mariusz Motyka. Pojazd czterokołowy Quad TGD Blade 1000 LT EPS. Kolumną motocykli dowodzi młodszy chorąży Robert Zwierzyk. Pojazd przeznaczony do wykonywania zadań rozpoznawczych w trudnych warunkach terenowych, a także wykorzystania przez elementy rozpoznawcze oraz dalekiego rozpoznania w czasie sprowadzenia działań rozpoznawczych w ugrupowaniu przeciwnika. Sprzęt Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz pojazdy specjalsów. Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności Humvee. Trzy pojazdy Humvee z jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Kolejne pojazdy to sprzęt jednostki wojskowej Grom. Rampa szturmowa C2 na samochodzie Ford F550. Kolumny wojsk specjalnych zamyka sześciopancerzonych pojazdów patrolowych MRAP z jednostki wojskowej AGAT. Zakończyła się prezentacja sprzętu wojsk specjalnych. Przed nami grupa opancerzonych pojazdów transportowych wykorzystywanych w działaniach bojowych. Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności Humvee wersja M1043A2 Hammer. Kolumną pojazdów Humvee dowodzi kapral Paweł Wiech. Bezzałogowy statek powietrzny typu Orbiter, BSP Orbiter, prezentowany podczas dzisiejszego pokazu na pojazdach typu Humvee. Dwa egzemplarze z 12 bazy bezzałogowych statków powietrznych ze stawami BSP dowodzi sierżant Marek Dąbrowski. A przed Państwem kołowy transporter opancerzony Rosomak w wersji bojowej z 30 mm armatą MK-22. Prezentowane pojazdy z 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. Dowódcą kolumn KTO Rosomak jest kapitan Piotr Skrzypiński. KTO Rosomak przeznaczony jest do przewozu drużyny piechoty oraz zwalczania lekko opancerzonych celów przeciwnika w dzień i w nocy, zarówno w ruchu, jak i na postoju oraz do zwalczania celów powietrznych. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się na wyposażeniu 12 i 17 Brygady Zmechanizowanej. Kołowy transporter opancerzony Rosomak z Hitfis 30 wyposażony jest w system wieżowy, w skład którego wchodzi armata kalibru 30 mm z dwudrożnym doprowadzeniem amunicji. Wóz ewakuacji medycznej na bazie kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Dwa egzemplarze z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Parą WEM dowodzi plutonowy Marcin Polichoński. Do trybuny zbliża się ugrupowanie sprzętu sił sojuszniczych. Pojazdy te stanowią podstawowe wyposażenie batalionowej grupy bojowej sił IFP, która stacjonuje w Dębowie Piskim. Przed Państwem brytyjski pojazd rozpoznawczy Jackal. Tuż za nim amerykańskie transportery Stryker. Dowodzi sierżant sztabowy Jared Cherry. Rumuńska bateria przeciwlotnicza, która działa w osłonie batalionowej grupy bojowej IFP stacjonującej w Orzyszu dla ochrony wschodniej flanki NATO. Dowodzi podporucznik Marku Ilarion. Samobieżnia wyrzutnia rakiet M92 Volcano. Aparatownia obliczeniowo-analityczna skażeń na samochodzie JLCP 662-43 Hermes. Prezentowane egzemplarze są z Pułku Chemicznego Zbrodniczy oraz 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Po transporterach opancerzonych zaprezentują się artyleryjskie środki walki. Przed nami zautomatyzowane wóz dowodzenia ZWD. 152 mm samobieżno-armatochałbica WZ
1977 na podwoziu kołowym Dana. Egzemplarze z 17. Brygady Zmechanizowanej Międzyrzecz. Kolumną Dan dowodzi kapitan Damian Smailis. Samobieżna armatochałubica Dana przeznaczona jest do niszczenia środków i punktów ogniowych, elementów stanowisk dowodzenia oraz umocnień polowych. Dzięki zastosowaniu polskiego systemu kierowania ogniem Topaz współpracuje w trybie automatycznym z wozami dowodzenia i środkami rozpoznania. I artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu kołowym. Dwa egzemplarze z 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. 122-mm wyrzutnia artylerii rakietowej WR-40 Langusta na samochodzie Jelcz. Pojazdy, które Państwo widzą, są z 23. Pułku Artylerii w Bolesławcu. Kolumną Langust dowodzi podporucznik Tomasz Pieronek. Wyrzutnia przeznaczona jest do niszczenia i obezwładniania siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika w rejonach ześrodkowania i na drogach podejścia. Armatochałubice Dana, wyrzutnie te wyposażone są w elementy systemu kierowania ogniem Topaz. Teraz artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu kołowym. Dwa egzemplarze również z 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Dowodzi młodszy mąż Marek Zieliński. 120-mm moździerz samobieżny rak na podwoziu kołowym. Dzisiaj prezentowane z 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie oraz 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Kolumną moździerzy rak dowodzi porucznik Marcin Konikowski. Rak przeznaczony jest do rażenia ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost obiektów przeciwnika. Przed Państwem rakietowe i przeciwlotnicze środki walki na podwoziu kołowym. Wśród nich pierwszy raz prezentowane na pokazie w Warszawie pojazdy morskie jednostki rakietowej wchodzące w skład trzeciej flotyli okrętów. Zestawem wozów kierowania i wyrzutniami pocisków rakietowych dowodzi podporucznik marynarki Paulina Bryl. Wóz kierowania środkami walki. Kolejny to mobilna wyrzutnia pocisków rakietowych. Prezentowane egzemplarze są z morskiej jednostki rakietowej w Siewierowicach. I wyrzutnia rakiet Patriot. Pojazdem dowodzi specjalista Devin Glenn. System przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, a także atmosferycznych pocisków rakietowych. Zmodernizowany przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy OSA-P z 8. Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie. Modułem pojazdów OSA-P dowodzi starszy chorąży Błażej Nowak. OSA przeznaczony jest do zwalczania samolotów, śmigłowców i rakiet. Wozy bojowe przystosowane są do pokonywania przeszkód wodnych i wykonywania zadań w trudnym terenie. Zautomatyzowany wóz dowodzenia Łowcza 3K. Parą pojazdów Łowcza dowodzi starszy sierżant Grzegorz Faruta. Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna SOA z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych oraz 8. Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie. Parą stacji SOA dowodzi starszy kaprasz Łukasz Kujawa. Polowa stacja meteorologiczna PSM 15. I pod koniec kolumny pojazdów kołowych zaprezentowany zostanie sprzęt wojsk inżynieryjnych. Pojazd saperski Iveco, a także lekki trał mechaniczny zdalnie sterowany Burzena, przewożony na przyczepie samochodu Jelcz. Tuż za nim most towarzyszący MS-20 na podwoziu samochodowym. Pierwszy komplet z 2. Pułku Saperów, drugi komplet z 2. Pułku Inżynieryjnego. I samochód sanitarny czteronoszowy na podwoziu Iveco. Dwa egzemplarze z 1. Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy. Parą pojazdów medycznych dowodził starszy kapral Michał Kowalkowski. Najnowocześniejszych czołgów na świecie. Sprzęt pochodzi z 1. Brygady Pancernej z Wesołej. Czołg Leopard 2A5 wyposażony jest w armatę kalibru 120 mm. Stosowany jest do prowadzenia walki z innymi czołgami, celami opancerzonymi, naziemnymi i powietrznymi. Może prowadzić działania w dzień i w nocy, w każdych warunkach terenowych, a także przy ograniczonej widoczności. Czołg ten może działać w terenie zatrutym, skażonym i napromieniowanym.
Model 2A5 ma nowsze opancerzenie i systemy kierowania ogniem, nawigacji oraz obserwacji. Kolumną czołgów Leopard 2A5 dowodzi porucznik Bartosz Rotkegel. Egzemplarzy z pierwszej brygady pancernej z Wysołej. Leopard 2A5, zbliżają się czołgi Leopard 2A4, 14 egzemplarzy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej z Świętoszowa. Czołg Leopard 2A4 to czołg bojowy stosowany do zwalczania celów opancerzonych, jak również do zwalczania celów naziemnych i powietrznych z karabinów maszynowych. Leopard 2A4 to czołg trzeciej generacji, tej samej klasy co amerykański Abrams. Nowoczesny system kierowania ogniem pozwala na celne i skuteczne strzelanie. Kolumną czołgów Leopard 2A4 dowodzi porucznik Jacek Sobański z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Pojazd zbudowany na podwoziu Leopard, przystosowany do udzielania pomocy technicznej dla czołgów Leopard 2A4, czyli wóz zabezpieczenia technicznego Berger Panzer. Pojazdami dowodzi młodszy chorąży Witold Szpunar. Teraz czołg PT-91 twardy. 14 egzemplarzy kompanii czołgów 9 Brygada Kawalerii Pancernej Branów. Kolumną czołgów PT-91 dowodzi porucznik Damian Krzysztofiak. PT-91 jest czołgiem podstawowym, przeznaczonym do niszczenia czołgów, wozów bojowych oraz siły żywej przeciwnika. Zdolność do działania w warunkach ograniczonej widoczności zapewniają kamera termowizyjna działanowego oraz noktowizja. Prowadzenie skutecznego ognia zapewnia system SKO Brava. Czołg wyposażony jest w system Odra, alarmujący załogę o promieniowaniu promieniem lasera przeciwnika, a także pancerz reaktywny Erava, którego zadaniem jest minimalizowanie skutków trafienia pociskami kumulacyjnymi. Załogę takiego czołgu stanowią 3 osoby. Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-3 z 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa. Pojazdami dowodzi młodszy chorąży Łukasz Plichta. Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-3 przeznaczony jest głównie do obsługi technicznej czołgów i innych wozów biorących udział w działaniach na polu walki. Teraz sprzęt się sojuszniczy. Czołg M1A2 Abrams. Jeden egzemplarz z Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dowodzi sierżant sztabowy Dustin Peterson. Bojowy wóz piechoty M2 Bradley dowodzi Staff Sergeant Napengast. M2 Bradley jest bojowym wozem piechoty przeznaczonym do wsparcia czołgów. Kolejny sprzęt amerykański to wóz zabezpieczenia technicznego Hercules. Jeden egzemplarz z Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dowodzenia WD Krab, który wystawiony został przez 11 Pułk Artylerii z Węgorzewa. 150 mm samobieżna haubica Krab, 8 egzemplarzy z 11 Pułku Artylerii Węgorzewa.
pojazdami dowodzi porucznik Piotr Krupp. Przeznaczona jest do niszczenia systemów rakietowych, baterii artylerii i rakiet przeciwlotniczych. Stanowisk dowodzenia, węzłów łączności i umocnień terenowych. Zniszczy każdego przeciwnika oraz zaplecze jego działania. Pojazd inżynieryjny z ładunkiem wydłużonym na przyczepie z pierwszego pułku saperów z brzegu. Zestawem pojazdów dowodzi plutonowy Maciej Skrzypka. Już słyszę stukot końskich kopyt. Widzę piękne mundury i żołnierzy. Czy państwo rozpoznają? Szwadron kawalerii Wojska Polskiego. Kawalerzystów w defiladzie prowadzi porucznik Mateusz Szelongowski. Dowódcą pocztu jest starszy chorąży Mariusz Naskryt. Prowodzący starszy szeregowy Michał Chutkowski. Asystuje starszy sierżant Paweł Szajkowski. Oddział ten wystawiony został przez Porozumienie Grup Rekonstrukcji Historycznej w strojach wojów okresu wczesnego średniowiecza. Liczy 50 piechurów. Za stworzenie tej kolumny odpowiedzialna jest Fundacja Historyczna Warownia Jomsburg. Wojowie piesi tworzą kilkadziesiąt drużyn rekonstrukcyjnych. To prawdziwi pasjonaci kultury Słowian i Wikingów wczesnego średniowiecza. Wielu z nich to pionierzy odtwórstwa historycznego tej epoki w Polsce. Są wśród nich drużyny liczące sobie już blisko 20 lat. Ze względu na jakość i oddanie, z jakimi rekonstruktorzy prezentują tą część historii na różnych festiwalach i pokazach, zarówno w kraju, jak i całej Europie, cieszą się oni ogromnym szacunkiem społeczeństwa. Tuż za piechotą pododdział konny wystawiony przez Porozumienie Grup Rekonstrukcyjnych w strojach z okresu wczesnego średniowiecza. Za stworzenie tej kolumny odpowiedzialna jest również Fundacja Historyczna Warownia Jomsburg. Przed państwem 15 konnych wojowników. To pasjonaci i profesjonaliści, wyszkoleni i przygotowani, aby w tym pokazie dostarczyć państwu niezapomnianych wrażeń wzrokowych. Tym razem mamy okazję podziwiać ich jako orszak Mieszka I. I kolumna druga, średniowiecze. Szanowni Państwo, przed nami cztery pododdziały z okresu średniowiecza, wystawione przez Porozumienie Grup Rekonstrukcyjnych, rokrocznie świętujące rocznicę wielkiej wiktorii na polach Grunwaldu. 44 jeźdźców oraz około 150 spieszonych. Za stworzenie kolumny z okresu średniowiecza odpowiedzialna jest Fundacja Wspierania Kultury i Edukacji. Mamy pododdział konny Trofea Grunwaldu, pododdział Chorągiew Krakowska, pododdział Chorągwie Mazowieckie Janusza i Siemowita oraz pododdział Chorągiew Ziemi Łęczyckiej. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z najważniejszych w dziejach średniowiecza. Pamięć o zwycięstwie przetrwała do dzisiaj. W 1998 roku po raz pierwszy została zorganizowana inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, która szybko zyskała rozgłos w kraju i za granicą. Urosła do rangi jednej z największych inscenizacji historycznych w Europie. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przedstawimy Państwu triumf Grunwaldu, armię Królestwa Polskiego z czasów Władysława II Jagiełły. Szanowni Państwo, widzimy również pododdział żołnierzy przedstawiający Tatarów, którzy walczyli u boku Polaków i Litwinów w bitwie pod Grunwaldem. Lekka jazda uzbrojona w łuki i włócznie. Za Tatarami maszeruje spieszone rycerstwo, pełne zbroje, ważące do 20 kilku kilogramów, mnóstwo chorągwi, które możemy podziwiać, między innymi chorągiew krakowska, podolska czy chorągiew z krzyżem jagiellońskim.
samym końcu zaciężna piechota uzbrojona w duże tarcze zwane pawężami i broń drzewcową. Dominują halabardy, piki i glewie. Kolejna kolumna, a jest to wiek XVII. Pododdział pieszy wystawiony przez Porozumienie Grup Rekonstrukcyjnych w umundurowaniu piechoty autoranementu narodowego liczy 65 piechurów. To piechota króla Stefana Batorego. W przeszłości jej kadry stanowili najczęściej ludzie wolni nieszlacheckiego pochodzenia z miast i wsi. Za stworzenie tej kolumny odpowiada Polish Hejduking Team, pasjonaci rekonstrukcji historycznej zajmujący się odtworzeniem ubiorów wojennych hejduków z czasów króla Stefana Batorego. Cudzoziemskiego, inaczej zwana też piechotą niemiecką. To kilkudziesięciu rekonstruktorów z całej Polski. Odtwarzają oni postaci żołnierzy, muszkieterów, pikinierów oraz czeladzi obozowej, czyli wszelkich cywilów żyjących obok wojska, kobiet, dzieci, rzemieślników czy muzyków. Interesujący ich okres historii to epoka Wazów, czyli pierwsza połowa XVII wieku. Husaria. Pododdział konny wystawiony przez Porozumienie Grup Rekonstrukcyjnych, reprezentowane przez Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego. Składa się z jazdy ciężkiej, husarii, średniej, tzw. pancernych, uzbrojonej w kolczugi, misiurki, rocharyny, szable i łuki oraz jazdy lekkiej, bez uzbrojenia ochronnego przy szabli i łuku. Przed Państwem 103 rekonstruktorów konnych. Reprezentowana jest przez członków chorągwi z całego kraju. Ta najwspanialsza kawaleria istniała przez niemal 3 stulecia i była chlubą i dumą dawnej Polski. Dzięki niej rozbijano kilkunastokrotnie liczniejszych wrogów, a broniono się przed nieprzyjacielem przeważającym siły polskie nawet 100-150-krotnie. W opiniach 17-wiecznych obserwatorów była najlepszą i najpiękniejszą kawalerią świata, co Państwo mogą dzisiaj potwierdzić. Szanowni Państwo, należy zwrócić uwagę na długie, prawie na 5 metrów kopie, które służyły husarii do pierwszego uderzenia. Pozwalały jej łamać szyki przeciwnika, niezależnie z jakim walczyli, czy zachodnioeuropejskim, czy wschodnioeuropejskim. Charakterystyczne skrzydła noszone najczęściej do parad, do boju, wbrew naszemu narodowemu mitowi, bardzo rzadko. W sile 17 koni. W dawnym Wojsku Polskim była formacją bardzo wszechstronną i liczną. Działała samodzielnie lub jako wsparcie uderzeń husarii. Ich ochroną była kolczuga, pancerz wypleciony z tysięcy stalowych i nitowanych kółek. Na głowie misi pióra. Przedramiona osłonięte stalowymi karwaszami. Oprócz tego tarcza pleciona kałkan. I jazda lekka.
pododdział rekonstrukcyjny odtwarzający jazdę tatarską. Służyli w niej litewscy i polscy Tatarzy zwani Lipkami. Chorągwie tatarskie były lekką jazdą uzbrojoną w szable, włócznie i łuki. Za ochronę służyły tatarskie tarcze, kałkany, pikowane kaftany, rzadziej misiurki i karwasze. Oznaką dowódcy był bunczuk. Pododdział pieszy wystawiony przez Stowarzyszenie Towarzystwo Kościuszkowskie Połanie w strojach kosynierów Powstania Kościuszkowskiego w składzie 20 piechurów. Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu założone zostało w 1987 roku. I pododdział pieszy Legiony Polskie wystawiony przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Legia Polsko-Włoska działający w ramach Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji Nysa oraz Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej występujące w umundurowaniu tej formacji. A teraz przed nami pododdział pieszy w umundurowaniu pułków piechoty Księstwa Warszawskiego z Porozumienia Grup Rekonstrukcji Historycznej Dywizja. Liczy 48 piechurów. Porozumienie zrzesza grupy rekonstrukcji historycznej okresu wojen napoleońskich, takie jak pułki piechoty Księstwa Warszawskiego, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 oraz Legię Polsko-Włoską. I pododdział konny wystawiony przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Książęca Drużyna w umundurowaniu 2 Pułku Jazdy Ułanów Księstwa Warszawskiego przed państwem 20 jeźdźców. To największa konna Grupa Rekonstrukcji Historycznej w Polsce, założona w 2002 roku. Obecnie zrzesza około 60 osób oraz dysponuje ponad 40 odpowiednio wytrenowanymi wierzchowcami. Do trybuny zbliża się pododdział pieszy wystawiony na bazie oddziału historycznego Wojskowej Akademii Technicznej w umundurowaniu piechoty Królestwa Polskiego liczący 40 piechurów. Jest to pododdział reprezentacyjny uczelni w mundurach historycznych. Do trybuny honorowej zbliża się działon artylerii pieszej wystawiony przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Stowarzyszenie Artylerii Dawnej Arsenał, złożone z armaty z jaszczem ciąg konny wraz z obsługą liczącą 12 osób. Tuż za nimi pododdział pieszy wystawiony przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuławów Śmierci imienia pułkownika François Rochebruna w umundurowaniu z okresu Powstania Styczniowego. I rozpoczynamy kolumnę piątą, wiek XX. Przed państwem 7 jeźdźców to pododdział konny wystawiony przez Porozumienie Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej w umundurowaniu legionowym odtwarzającym tzw. siódemkę Bellini. Za nimi 15 piechurów. Pododdział ten wystawiony został przez Stowarzyszenie Towarzystwo Historyczne rok 1920. Występują w mundurach z wojny 1920 roku oraz Ochotniczej Legii Kobiet. I pododdział konny wystawiony przez Porozumienie Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej w umundurowaniu Kawalerii Polskiej z wojny 1920 roku. Liczy 27 jeźdźców. Ich mundury pochodzą z okresu największych osiągnięć bojowych. Wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Zbliża się grupa pojazdów z okresu 1918-1920 roku. Pierwsza linia to samochód pancerny Erhard M1917 z załogą z prywatnej kolekcji z Budzynia. Samochód pancerny Austin Putiło w Poznańczych z Muzeum Wojska Polskiego oraz samochód pancerny Ford FTB z załogą. Wystawiony przez Stowarzyszenie Towarzystwo Historyczne rok 1920. Przed państwem 36 piechurów. Jest to pododdział pieszy wystawiony przez Stowarzyszenie Historyczne Cytadela, którzy we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39, Stowarzyszeniem Historycznym Reduta Częstochowa i Grupą Rekonstrukcji Historycznej 2 Morskiego Pułku Strzelców w defiladzie wystawiają kompanię baonu stołecznego zmiany krakowsko-śląskiej z sierpnia 1939 roku. Widzimy teraz rekonstruktorów w umundurowaniu Policji Państwowej z okresu 1919-1939. Za stworzenie kolumny odpowiedzialne są grupy rekonstrukcji historycznej odtwarzające formacje Policji Państwowej z Białegostoku, Katowic, Koszalina, Lublina, Nowego Targu, Radomia, Warszawy, Wołomina i Żyrardowa. Jak Państwo mogą zauważyć, jest także ciężarówka, która, uwaga, ma prawie 75 lat oraz repliki rowerów z tamtego okresu.
Przed nami jeźdźcy na koniach z Federacji Kawalerii Ochotniczej w umundurowaniu Kawalerii Polskiej 20-lecia międzywojennego. Kawalerzyści to jazda z okresu międzywojennego w umundurowaniu garnizonowym. Jeźdźcy występują w szyku trójkowym z lęcami. Oddziałem dowodzi rotmistrz Kawalerii Ochotniczej Jan Znamiec, prezes Federacji Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzą ją oddziały współczesnej kawalerii, nawiązujące umundurowaniem i regulaminami do polskiej kawalerii okresu międzywojennego. Oddziały kawalerii ochotniczej posiadają własne oznaczenia stopni, system rekrutacji i regulaminy. Kolejna grupa pojazdów to lekkie trzy czołgi rozpoznawcze TKS wystawione przez Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej oraz prywatnego kolekcjonera z Łodzi. Wraz z obsługą wystawione przez Grupę Edukacji Historycznej oraz Muzeum Polskich Sił Zbrojnych Fundacji Niepodległości z Lublina. Grupa składa się z czterech pojazdów oraz jednego motocykla z okresu II wojny światowej w barwach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Willys Ford GPW. Samochód zwiadowczy Dingo Daimler o nazwie bocznej Nadzieja w barwach dowództwa II Korpusu. Załoga to strzelec i radiotelegrafista. Półciężarówka Dodge WC-52, zaadoptowana dla służb sanitarnych. Oraz motocykl angielski Royal Enfield w barwach pierwszej dywizji pancernej. Stowarzyszenie Grupa Historyczna, Zgrupowanie Radosław, odtwarzające powstańców warszawskich. 36 powstańców przed nami. Powstało w 2005 roku. Stowarzyszenie Grupa Historyczna, Zgrupowanie Radosław jest organizacją mającą na celu utrwalenie pamięci o polskim państwie podziemnym i powstaniu warszawskim. Grupa rekonstrukcyjno-filmowa GRF Bemowo, odtwarzająca żołnierzy wyklętych, 13 wyklętych. Grupa działa ponad 7 lat. Wielkiej defilady niepodległości z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed nami żołnierze i harcerze z flagami Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze, którzy teraz przed Państwem defilują, to podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Poznania, Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, a także harcerze ZHP i ZHR oraz uczniowie klas mundurowych ze 125 Liceum Ogólnokształcącego imienia Waldemara Milewicza z Warszawy. Złożył dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Robert Głąb.